Za 2:12. Nadszedł czas naszego ostatniego dnia w Maroku. Aby przepłynąć cieśninę gibraltarską, skierowaliśmy nasze wierne rumaki ku Tangerowi, a mamy dziś do przejechania około 350 km. Droga jest malownicza. Mijamy wioski, ludzi na osiołkach oraz piękne krajobrazy. Czas zrobić małe podsumowanie kosztów wyjazdu. Motocyklami wyruszyliśmy z parkingu w Maladze i też tam wróciliśmy, co uczyniło 4400 km. Tak jak wspomniałem wcześniej w filmie, prom w obie strony kosztował 145 euro za motocykl i jeźdźca. Benzyna 95 kosztowała około 5-5,5 zł za litr. Obiad na mieście od 20 do 40 zł. Chleb to koszt około 1 zł. Woda 1,5 litra, 1,50 zł. Piwo w hotelu, bo tylko tam piwo było dostępne, to koszt około 15 zł za pół litra. Pomarańcze około 3 zł. Pomidory około 2 zł za kilogram. Noclegi od 21 do 406 euro za 3 osoby. Często ze śniadaniem, ale nie zawsze, bo chcieliśmy również spróbować regionalnych potraw z rynku. Ogólnie koszt całego wyjazdu wyszedł 6000 zł na głowę. Maroko to sztos na motocykle. Są tu świetne asfalty i wcale nie trzeba mieć motocykla za $1,000,000. Bandit bez problemów dał sobie radę. Całe Maroko robi wrażenie. I gdzie się człowiek nie uda i którą drogą nie pojedzie, to zawsze znajdzie po drodze coś ciekawego. Lecz ci, którzy szukają prawdziwej przygody, czegoś wyjątkowego, unikalnego, trochę dzikiego, a na pewno trochę bardziej prawdziwego, niechaj jadą na południe. Tam Maroko pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Dzisiejszy dzień kończymy dojazdem na nocleg do pensjonatu Safari, wspinając się po wąskich uliczkach. Lecz pensjonatu Safari nie będę polecał, bo szkoda słów. Dodatkowe sikatki? Chyba tak. Jesteśmy w Tangerze przy fontannie. I tak się prezentuje Tanger. Bardzo nowoczesne już miasto. Trochę inaczej wyglądające niż cała reszta Maroka. Aha.
Sobie chodzimy i zwiedzamy tanker. Tu jest jakiś meczet. Jesteśmy w porcie. Przyszliśmy sprawdzić, o który odjeżdża, odpływa jutro prom. A tam widać nowoczesne miasto. Także jest masakra. Samochody sobie jeżdżą. Przepuścił mnie. Coś dziwnego. To się często tu nie zdarza. A tak się jeździ. Na skuterkę. Liczne. Teraz jest dopiero. Tu moje, tu Radka. Tu się bąduje, nie? Z baraninką. Tadzin z baraninką. Tadzin, a jak się nazywał? Riff. Riff. Tadzin Riff z baraninką. Najlepsza restauracja w Kapdani. O, jeszcze dostał. Cezik. Jesteśmy w najlepszej restauracji w Tangerze, polecanej przez Travisto. Dostaliśmy tajiny Riff, czyli z czym? Z baraninem. Baraniną, z baraniną. Idziemy sobie, zwiedzamy, kupujemy. Zakupy Giza Magnes chciał 100 dirhamów, sprzedał za 62 dirhamy. Także można się potargować, można coś kupić taniej. Jesteśmy w porcie w Tangerze. Zaraz będziemy wypływać do Europy. Tam stoi jeden, a ten jest chyba nasz, z tego co mi się wydaje. Tym będziemy płynąć. Jesteśmy na promie, za chwilę ruszamy w kierunku Europy. Prom się prezentuje bardzo ładnie. Płynęliśmy się wcześniej. A wygląda tak. A to widać przez okno. No i wypływamy. Pędzimy ku Europie. Z takim widokiem. Tanger to duże nowoczesne miasto. Portowe. Widać to. Na załączonym obrazku. Płyniemy w kierunku Tarife. Lekko buja, ale tylko lekko. Może nie tak lekko. Powoli dopływamy do Tarife. Taki rejestr trwa 45 minut. Kosztuje 145 euro w obie strony. Tanio? Może tanio nie jest, ale no, innego wyjścia nie ma. Właśnie wpływamy do portu.
O! Czekam właśnie na odprawę. Tam stoi następny prom, znaczy ten co wcześniej płynął. O, tu jest Reddick. Jako, że jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, formalności po zjeździe z promu ograniczyły się do pokazania paszportów. Śmiało mogliśmy ruszyć do kolejnej destynacji. Godzina już 4 po 12. Jesteśmy na punkcie widokowym przed taryfą albo za taryfą. Zależy z której strony patrzeć. Tam jest cieśnina i tam pływają statki. I my stamtąd przyjechaliśmy. Muszę przyznać, że Hiszpania nie zrobiła na nas piorunującego wrażenia, ale nadmorski wiatr pchał nas ku pewnej skale, znanej jako skała gibraltarska. Naszym celem było miejsce, w którym zginął w wypadku lub, jak niektórzy twierdzą, został zamordowany 4 lipca 1943 roku generał Władysław Sikorski. Gibraltar znajduje się na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego nad cieśniną gibraltarską, która oddziela Morze Śródziemne od Oceanu Atlantyckiego. Co ciekawe, z Gibraltaru można dostrzec Afrykę i można tam spotkać jedyne żyjące w stanie wolnym małpy, magoty gibraltarskie. Gibraltar nazywany jest Anglią w pigułce i zajmuje niewielki obszar 6,8 km2, na których zamieszkuje około 33 tysiące osób. Mimo że Gibraltar terytorialnie należy do Wielkiej Brytanii, na przejściu granicznym wystarczy pokazać dowód osobisty, a ruch jest prawostronny. Można płacić funtami gibraltarskimi, funtami brytyjskimi oraz euro.
jesteśmy na Gibraltarze. Zobaczcie, jak wygląda. Co nas dziwiło, to meczet w drodze, jak jechaliśmy. Latarnia. Tam są chłopaki na i bajki nasze. Kawał kamienia. O, i widać nawet meczet. Coś niesamowitego. O. I tutaj takie widoczki. Tutaj jest skala. Niesamowicie to wygląda. Jesteśmy przy pomniku Wacława Sikorskiego, który zginął tutaj 4 lipca 1943 roku. Strasznie wiatr wieje. Nie wiem, czy będzie coś słychać. Dzięki, że byliście w tej podróży razem ze mną i że wytrzymaliście tak długo. Jeżeli Maroko przypadło Wam do gustu, czekam na kciuki w górę i będę wdzięczny za wszystkie subskrypcje. To dla mnie dawka dobrej energii, za co bardzo dziękuję, pozdrawiam i polecam się na przyszłość. To już jest koniec, nie ma już nic.